Całość, że tak powiem, trochę jak gotowanie zupy, przynajmniej jeżeli ktoś jest w stanie ugotować zupę, to i piwo zrobi. Gdzie bym nie pojechał, zawsze rosół smakuje inaczej, mimo że zrobi się go z tego samego, to trochę tak samo jest z piwem. Główną składową to są to oczywiście te podstawowe składniki, czyli woda, słód, chmiel, ale największą robotę tak naprawdę nie robi piwowar, tylko drożdże. Bo to tak naprawdę po fermentacji dopiero uzyskujemy ten prawidłowy produkt, który chcielibyśmy. W przypadku najkrócej fermentujących piw, mówimy tutaj o piwach bezalkoholowych, zamykamy się w 12 dniach i to spokojnie pozwala. Za to już takie piwa, które mają mieć alkohol, zamykamy się w 6 tygodniach przy takich bardzo lekkich piwach. Piwa mocniejsze, które wymagają leżakowania albo są właśnie z drożdżami dzikimi, nawet do roku czasu. Całej zabawy zaczynamy tutaj. Zabawy, czyli od ziarna. Po śrutowaniu ziarno jest zasypywane systemem automatycznym do zbiornika zwanego kadzioł zacierną. Tam przeprowadzamy proces zacierania, czyli stukrzania. Ze skrobi, za pomocą enzymów, które zawarte są w ziarnie, uzyskujemy fragmenty cukru, które są fermentowalne dla drożdży. Im ich więcej, tym więcej alkoholu. Im ich mniej, tym piwo jest bardziej pełne, a alkoholu jest w piwie mniej. Po zacieraniu musimy oddzielić ziarno, czy pozostałości ziarna od słodu, no i ten proces właśnie się odbywa, czyli proces filtracji. Po gotowaniu, które trwa godzinę, mamy tak zwaną gorącą brzeczkę piwną, która nachmielona oczywiście, jest przetaczana do zbiornika osadowego, tak zwanego whirlpoola, chłodzona i przetaczana do tanków fermentacyjnych. Tam dodajemy drożdże. Po fermentacji piwo jest przetaczane do tanków leżakowych. Tutaj uzyskuje swoją prawidłową klarowność, nagazowanie oraz odfermentowanie, czyli tak naprawdę tutaj drożdże kończą proces. Kwasiorek. Po czasie leżakowania może zostać przelane do butelek czy do keg. Część z piw trafia jeszcze dodatkowo do kondycjonowania czy do leżakowania w beczkach dębowych. Chcieliśmy od samego początku ważyć piwa, które będą jak najbardziej zbliżone do takich tradycyjnych produktów, czyli bez jakichkolwiek przyspieszania tego procesu, skracania poszczególnych etapów. Bardzo dużo eksperymentujemy. Wykorzystujemy całą masę drożdży, które mamy i one pozwalają naprawdę na wiele. Piwa, które za pomocą, że tak powiem, drożdży, bez jakichkolwiek dodatków, pachną mango, pachną pomarańczami, litchi. Piwa, które robimy z tak zwanym udziałem dzikich drożdży, to już jest coś, że powiem, dla koneserów. Te nuty końskiej derki, końskiego potu, ale też nuty mieszające się z nutami owocowymi. Zresztą de facto zapraszam serdecznie na degustacje wszelkiego rodzaju na naszych festiwalach. Często przywozimy takie próbki, między innymi na najbliższym festiwalu dobrego piwa. Też będziemy mieli takie, nazwijmy to, wynalazki.